aby przeżyć dar czegoś zupełnie nowego. Może ktoś ma przed oczami jeszcze małą Martynkę albo małego Grzesia. Spójrzcie to sobie już dorośli, ludzie, i módlcie się za nich, aby Pan Bóg w tym dorosłym życiu nie był wysłany. Będziecie do siebie nawzajem wypowiadać, bo to wy, nie ja, ksiądz, ale wy nawzajem obdarzacie się sakramentem małżeństwa. Całować, może dostaniecie jakieś oklaski od swoich bliskich.